Cześć, ja jestem Łukasz, witam Was na kanale Gotowanie Wenel. Jak widzicie, jestem dzisiaj ja, a nie Monia. Monia odpoczywa, już został miesiąc z hakiem do porodu, więc ja przyjmuję chwilowo kuchnię. Oczywiście mam nadzieję, że mi to jakoś pójdzie. Na jednym czy dwóch filmach byłem i nie było takiej tragedii. Dzisiaj robię rolatki drobiowe, do tego będzie kasza jaglana. To co, lecimy z tym. Tutaj macie wszystkie składniki. Bardzo prosto, nie będzie to nic skomplikowanego mega, ale na pewno będzie pysznie. I dokładne proporcje i wszystko będzie na pewno w opisie filmu. Ja robię przepis tak naprawdę razy dwa, bo robię to też na jutro, żebyśmy mieli dwa dni z głowy tak naprawdę. A proporcje Wam będę podawał na dwie porcje, wszystko będzie w opisie filmu. To co, jeszcze raz lecimy. I zaczynamy od piersi. W sumie tak będziemy wygodniej. Kroimy je wzdłuż. Robimy z nich kotleciki. I będziemy je rozbijać tłuczkiem. Ogólnie jedni używają woreczków, inni nie. Są różne teorie. Piszcie, jak wy to robicie. Dodajemy sól. Odrobinę pieprzu. Wszystko delikatnie wcieramy. Oczywiście druga strona tak samo. Ok, mięso gotowe. W międzyczasie nagrzewamy piekarnik na 200 stopni. I teraz przyszedł czas na cukinię. Wiadomo, najpierw trzeba ją dobrze obrać. Znaczy w sumie zawsze dobrze się obiera, ale ważne, żeby była zrobiona. Piszcie w ogóle, czy lubicie cukinię. Cukinia obrana. Ja kroję ją w pół. I zmiana noża na moje ulubione. Kto zna ten kolor noży, no to wie, jaka to marka. Mi jest osobiście dużo lepiej nim kroić. I robię cieniutkie paski. Pokrojoną cukinię solimy i odstawiamy na chwilę, żeby puściła trochę wody. Ja zaraz to przełożę na talerz. Bierzemy kawałeczek kurczaka. Na środek dajemy plasterek cukinii. Do tego jeden, można dać dwa pomidorki. Dałem dwa pomidorki suszone, oczywiście są to moje ulubione pomidory, jedyne pomidory, które ja jem. I na to można rozetrzeć mozzarellę. Ja uważam, że ona jest na tyle fajna, że można ją w rękach normalnie sobie połamać i też jest fajnie. I zawiniętą rolatkę przebijamy wykałaczkami. Ja robię to dwiema. Zobaczcie, jak to się prezentuje. I gotową przekładam do naczynia żaroodpornego. I tak prezentuje się całe naczynie żaroodporne. W międzyczasie wyłożymy jeszcze resztę cukinii w koło, bo mi trochę zostało. Mi się zdaje, że tyle starczy, mimo że to jest na dwa dni, to będzie na pewno fajnie też smakowała. Całą zawartość zalejemy pastatą pomidorową. I naczynie żaroodporne teraz wsadzamy do piekarnika. A w tym czasie, gdy nam się wszystko zapieka, wstawiamy wodę i gotujemy kaszę jaglaną zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Po ugotowaniu jeszcze ją trochę przyprawię, zobaczycie to za chwilę. Dobra, kasza nam się gotuje, czekamy aż wszystko w piekarniku będzie też gotowe, więc dużo nie zostało.
A w międzyczasie oczywiście pamiętajcie o łapce w górę, subskrypcji, jeżeli jeszcze jej nie daliście. I co? No, czekam. Dziękuję w ogóle za fajny odbiór filmików z Baby Shower. Naprawdę cieszę się, że to, że dajemy filmiki poza gotowaniem, też te vlogi i to wszystko jest bardzo fajnie odbierane. No i też taka ciekawostka za chwilę w naszej kuchni. Toper z imieniem Luna jest u nas na kafelkach, więc zawsze gotujemy, można powiedzieć, wspólnie z Luną. A to tak wygląda od drugiej strony. Kasza prawie gotowa, więc szykujemy wszystko, żeby ją trochę przyprawić. A będzie to cytryna. Wyciśniemy sok z jednej cytryny. Wyciśniemy sok tak naprawdę z połówki cytryny, bo jutro będę bić kaszę jutro na świeżo. Więc wystarczy pół cytryny. Do tego pójdzie jeszcze pietruszka. Posiekamy taką dobrą garść pietruszki. Zawsze smak tej kaszy będzie ciekawszy. Jeszcze będziemy potrzebowali oliwy, ale to za chwilkę. I kasza jest gotowa, czyli można ją doprawić. Tak jak wcześniej wyciskałem sok z cytryny, czyli dodajemy ten sok z cytryny. Pamiętajcie, to była połówka na 100 gramów. Do tego dosypuję pietruszkę. Oczywiście chwilę wcześniej siekana. Nie kupuję już gotowców, my sobie ją hodujemy na parapecie. No i do tego jeszcze dodamy 2 łyżki oliwy z oliwek. Nawet takie mniejsze, nie chcę, żeby była tłusta, a też będzie jeszcze praktycznie passata, więc nie chcę przesadzić. Można dodać oczywiście więcej, ale to są takie proporcje według mojego uznania. Oczywiście do tego jeszcze odrobina soli. Można dać trochę pieprzu. Całość oczywiście wymieszam. I praktycznie taką kaszę już można podawać. Za chwilę będzie kurczak gotowy, więc ja to już przekładam na talerze. I tak prezentuje się gotowe danie. Do tego damy, żeby nie było nudno, listek bazylii. Można też dodać taki mniejszy, gdzieś tutaj, o, na boku. I zawsze to wygląda lepiej. Trzymajcie się, dzięki za oglądanie. Tam będzie też zaraz moje. Pamiętajcie o subskrypcji, łapce w górę lub w dół. Tych w dół nie widzę. I piszcie, czy chcecie więcej takich przepisów, czy wolicie shortsy. Trzymajcie się, hej!